Materiał ma charakter humorystyczny. Miej to na uwadze, jeśli akurat obrywał twój ulubiony film. Dystans zalecany. Co jest nie tak z filmem? Nie czas umierać. Okej, rozumiem, sprytny, horrorowy straszak, ale szczerze, na tym ujęciu nikogo za oknem nie ma, a po cięciu nagle w tym samym miejscu pojawia się typ w masce. Dziewczynka nawet patrzy cały czas w tym jednym kierunku i co, nie zauważyła go? W sumie jak to jest, że zawsze dzieciaki ukrywają się pod łóżkami i nigdy żadnemu przestępcy nie przyjdzie do głowy, żeby pod te łóżka od razu zajrzeć? Jeśli pod tak lekką dziewczynką lód się załamał, to jak to możliwe, że pod nim się nie załamał? Jeszcze biorąc pod uwagę fakt, że strzelał w tafle zaraz pod swoimi nogami. Wiem, że James Bond to agent brytyjski, ale o ile się orientuję, we Włoszech nadal jeździ się prawą stroną drogi, a nie lewą. I'll tell you if you tell me about Vespa. Is that why we're here? She's buried at the Acropolis. I know where she's buried. Jeśli Vesper pochowana jest na Akropolu, to nie wydało mu się od razu podejrzane, że planują romantyczną wycieczkę akurat do tego miejsca, gdyby ktoś, kogo kochałem, był pochowany na przykład w jakiejś wiosce na Krecie i ktoś inny zaproponowałby mi zagraniczną wycieczkę dokładnie w to miejsce, to na pewno zapaliłaby mi się ostrzegawcza lampka. You have to let her go. Dlatego, aby ci w tym pomóc, proponuję wycieczkę na jej grób. Naprawdę bardzo sprytne. To jest żaba czy samochód? W jaki sposób oni wskoczyli na ten wystający murek? I skoro chcieli Bonda zabić, to dlaczego po przejechaniu na drugą stronę nie zatrzymali się i go po prostu nie zastrzelili? Przecież jest bezbronny. Czy źli ludzie w tych filmach zawsze muszą mieć coś z twarzą? Gdy rozpoczyna się walka, Bond ma założony krawat, natomiast w trakcie szamotaniny w pewnym momencie krawat znika. Samochód uderzył w bok maszyny Bonda, tymczasem po uderzeniu nie ma na karoserii nawet śladu. Jako ciekawostkę powiem wam, że często takie sytuacje związane są z umowami reklamowymi z producentami samochodów, którzy nie chcą, aby ich pojazdy były ukazywane w kadrach zniszczone lub brzydkie. Przecież ona powiedziała mu, że nie planowała żadnej zasadzki. Dodatkowo wcześniej obiecywała, że zdradzi mu wszystkie swoje sekrety. Patrząc na jej zachowanie, raczej nikogo nie nabiera, zatem po co te całe sceny? Chyba wystarczyłoby się na chwilę zatrzymać i porozmawiać. Zresztą jak już przy tym jesteśmy, dlaczego Madeleine mu po prostu wszystkiego nie powiedziała? Przecież nie ukrywa żadnych sekretów, które mogłyby skrzywdzić Bonda. To zwykłe informacje, które wszystko od razu by ułatwiły i wyjaśniły. Zamiast tego postanawia nic nie mówić, bo... no właśnie, bo co? Czyli zostawiamy osaczonego Bonda gdzieś we Włoszech i szybciutko przenosimy się o 5 lat do przodu. Ma sens. Czy tajne laboratorium, do którego włamują się ci ludzie, nie powinno mieć jakichś zabezpieczeń? Nie wiem, chociaż jakaś kamera na korytarzu? Każda biedronka ma kamerę, a nie ma jej w laboratorium, w którym pracują nad niebezpiecznymi wirusami? You okay? No, the SL-5, the weaponized smallpox I was using this morning, have you seen it? To pytanie brzmi jak tekst z jakiegoś skeczu. Nie widziałeś może tego śmiertelnie niebezpiecznego wirusa, którego zgubiłem rano przy śniadaniu? Nie dziwię się, że nie chcieli puścić tego filmu w kinach, gdy wybuchła pandemia. They are coming. Who? Spectre. W sumie zabawne, że dzwonią do niego z tą informacją na służbowy telefon. No co ty, serio? Chyba nikt nie zauważył. Skoro pracują tutaj nad niebezpiecznymi wirusami, to na ich miejscu raczej nie strzelałbym do losowych ludzi w tych wszystkich pomieszczeniach. A to ten Felix nie mógł po prostu wpaść do Jamesa z wizytą? Po co te podchody z zostawianiem niedopalonych cygar, śledzeniem go ulicami miasta? Ci agenci już chyba tak są przesiąknięci swoją pracą, że nawet jak jadą na obiad, to najpierw przez 2 godziny kluczą naokoło, żeby zgubić własny cień. No stary, przecież byłeś w jego domu. Wyglądał mi na wystarczająco ciche i prywatne miejsce. O ile pamiętam, Bond nie posiada rodziny, ale okej, niech będzie. No dobra, nie posiadał rodziny, ale na tym etapie nic o tym nie wiemy. A ten skąd się tutaj wziął? Przez 5 lat nie zawracał Bondowi głowy, a teraz nagle trafił na niego w losowej knajpie, do której zresztą James z Felixem udali się zupełnym przypadkiem. Nie było to w żaden sposób planowane. I'm 007.
Niesamowity ten zbieg okoliczności, że tego samego wieczoru do Bonda z zagranicy przyjechała ekipa z CIA, z MI6 i ze Spectre. Wszyscy w tym samym momencie, w tym samym miejscu. Jeśli już o tym rozmawiamy, to po co tutaj w ogóle przyjechała agentka 007? Specjalnie podróżowała taki szmat drogi, żeby tylko powiedzieć Bondowi, aby nie przeszkadzał jej w misji. Misji, o której do tej pory nie miał w ogóle pojęcia i która go kompletnie nie interesowała, bo siedział na emeryturze. Chwila, przecież to laboratorium MI6. Czyli co, MI6 nie wie nad czym pracowało we własnym laboratorium? Bond płynął na Kubę łodzią, agentka 007 leciała samolotem. Nie ma możliwości, aby dotarli na miejsce w tym samym momencie. Samolot jest troszkę szybszy, prawda? Skoro to taka tajna posiadówa wszystkich członków Spectre, to jak oni tutaj w ogóle weszli? I serio, absolutnie nikt nie rozpoznaje twarzy Bonda, gościa, z którym od lat toczą zacięty pojedynek, który psuje im szyki. Nikt go nie poznaje. Cyklops. Zaraz, chwila, skąd Bond wie, że ten gość ma ksywkę Cyklop? Przecież mu się nie przedstawiał. Okej, będzie za to klasyczny karny ptak, ale na swój sposób szanuje decyzję fabularną, żeby Bond zupełnie olał jakiekolwiek ukrywanie się przed kulami. Wiadomo, że i tak go nie trafią. Tak, całe szczęście, że wybuch przetrwał dmuchany ponton. Ha, to się nazywa skrót montażowy. James był na środku oceanu i nagle płynnie przenosi się do Londynu. Wygodne. Podoba mi się, jak w trakcie tych skrótów fabuła całego świata wydaje się zatrzymywać w miejscu. Bond został zgarnięty przez jakiś tankowiec. Zastanówmy się, ile by mu zajęło dopłynięcie do portu, znalezienie transportu, dotarcie do Londynu. I co, w tym czasie wszyscy inni zamarzają i czekają na jego powrót? And after Blofeld, what do they want? I would imagine world leaders, innocent civilians. Just the usual. No tak, bo każdy złoczyńca musi być taki sam, prawda? Ale to dobrze, że sami scenarzyści sobie z tego zdają sprawę. Tylko że skoro zdają sobie z tego sprawę, to może warto następnym razem wysilić się na coś oryginalnego, zamiast dystansować się do problemu i traktować go z przymrużeniem oka. Przecież Spectre już właściwie nie istnieje. Wybili wszystkich członków tej organizacji poza Blofeldem. To praktycznie tak, jakby już jej nie było, a pozbycie się Blofelda to tylko symbol. Widzimy ujęcie, na którym Madeleine przekazuje Bondowi nanoboty, jednak nie ma to tak naprawdę żadnego znaczenia, gdyż Bond został zarażony nanobotami posiadającymi DNA wszystkich członków Spectre w trakcie zasadzki na Kubie. Oznacza to, że tak czy owak jego kontakt z Blofeldem zakończyłby się śmiercią złoczyńcy. Jeśli ona ma córkę, to kto się nią przez cały ten czas opiekował? Spoko nazwa, taka nie rzucająca się w oczy, szczególnie jeśli produkujesz na jej terenie trucizny. Hej, hej, czy Bond właśnie obrał małej na śniadanie jabłko i spytał się, jak smakuje? Śniadanie mistrzów normalnie. Nie oczekiwałem, że Bond potrafi gotować, ale mógł chociaż strzelić jajecznicę. Jajecznicę potrafi zrobić każdy, nawet ja. Helikoptery, motory, samochody, co to, szybcy i wściekli? Poza tym skąd oni ten cały sprzęt tutaj mają? Przejechali tym wszystkim cały kraj? Zresztą, skoro już mają tutaj tę całą armię, to dlaczego nikt nie wjechał za Bondem do lasu? Na tych ujęciach ściga go kilka samochodów, motory, nagle wjeżdża do lasu i wszyscy znikają. Tak, na początku filmu zwykły samochód przeskoczył przez wystający murek, a tutaj 4x4 nie przejechało przez leżące drzewo. Serio? No, całe szczęście akurat skończyły się jej naboje do pistoletu. Jeszcze by go zastrzeliła. Zegarek Bonda wyłącza wszystkie urządzenia elektroniczne. Fajnie, ale jak w takim razie nadal działa jego komunikacja z Q? Przecież przed chwilą mu powiedział, że jest na górze. Wspaniale, ale dlaczego w tym momencie nie strzelił do Safina? Jasne, trzyma dziewczynkę, ale przy celności, którą posiada Bond, zlikwidowanie go byłoby bezproblemowe. Co? Teraz ją puszcza wolno? Rany, to po co ta cała szopka? Wcześniej w tych sadzawkach pracowali ludzie w specjalnych kombinezonach ochronnych. Teraz Bond wpada do jednej z nich bez żadnych konsekwencji. Osobna sprawa to dość osobliwe, że przez tyle części serii absolutnie nikt nie był w stanie w niego trafić, a teraz dostaje po prostu z pistoletu. Już mogli się postarać i ograć tę scenę jakoś inaczej, bardziej symbolicznie, ciekawiej. Wiecie, Bond jest zbyt dobry na oberwanie z pistoletu. Karnych ptaków.